moim kanale zapraszam was dzisiaj na vloga z wyjazdu. Odpierz się w lustrze. Dobra, mam tutaj walizę, pakuję walizę i mam walizę na dwie osoby i jedną 20-kilogramową, ledwo ją dopiłam, naprawdę musiałam się mega ograniczać co do rzeczy, które biorę. Normalnie mówiła 3 razy więcej ubrań, ale no wiecie, jednak walizka na pół to nie jest, nie mogę. To nie jest tak dużo. Teraz się przepakowuję z plecaka, bo zawsze jadę z torebką, ale teraz jednak plecak będzie wygodniej i więcej pomieści, tak więc przepakowuję się z plecaka do plecaka i lot mamy o 13:50, więc za chwilkę już ruszamy. Co? A, nie, nawet nie powiedziałam, gdzie lecimy. W ogóle to jest nieważne, w tym filmie lecimy do Norwegii na tydzień. I zabieram was ze sobą, zobaczycie ze mną zorze polarne, w ogóle po raz pierwszy zobaczycie, znaczy ja pierwszy raz po raz... Ja po raz pierwszy zobaczę Norwegię, także jeżeli nie widzieliście też, to zapraszam was do oglądania. Będę wam na pewno pokazywać dużo fajnych rzeczy. Hej, siedzimy już na lotnisku, zwarci i gotowi do podróży. Ja wam jeszcze nie powiedziałam, ale najlepszego. Co? Najlepszego. Cel tej podróży jest, oprócz zwiedzania, jest też taki, że mamy tam podjechać, bo tata Damiana tam mieszka i nas przyjmuje do siebie do domku, także bardzo, bardzo nam miło. Prawda? No i fajnie, bo Damian był w Norwegii, ale ja jeszcze nigdy nie byłam, więc pokażę mi najfajniejsze miejsca i to jest też idealny okres, bo właśnie dzisiaj jest, kiedy lecimy 27 października, to jest idealny czas właśnie, bo zaczynają się jakoś długo zorze polarne i w tym miejscu... zaczęły. No okej, okay, zaczęło się. Teraz się bardziej kończą. A. I lecimy do Tromso, czyli na sam szczyt tak naprawdę Norwegii. Bardzo daleko, bardzo daleko. I lecimy z przesiadką do Oslo. Ja nigdy nie leciałam z przesiadką, dlatego trochę się gdzie stresuję, jak to będzie, jak my znajdziemy przejście. Connection flight. No, dlatego przechodzisz na stronę skandynawską. No dobra, no w każdym razie trochę mnie to stresuje, bo nigdy nie leciałam z przesiadką, ale kiedyś trzeba zacząć, tak? Więc mamy przesiadkę w Oslo i lecimy już prosto do Tromso. Także... Hej, witam się z wami kolejnego dnia, jestem bałwanek. Jeszcze nie pokazałam mojego nowego zaopatrzenia, mojej nowej kurtki, czapki, wszystkiego, ale... Wow! Ej, bo wczoraj byliśmy tu na spacerze, jak było ciemno i ja nie widziałam, że jesteśmy otoczeni tyloma górami. W sensie, no, słyszałam, że tak, ale... Jakie wielkie! Dobra, teraz wam pokażę moje nowe zaopatrzenie. Kupiłam sobie norweską kurtkę, nie umiem przeczytać nazwy tej firmy, ale jest norweska. Jest bardzo cieplusia, jest taka owieczkowa. I kupiłam sobie z tej samej firmy czapkę. Kurtka jest z Vintna, Vintetu polowana, a czapka jest z answer.com, jak będziecie pytać. I jeszcze do kompletu kupiłam sobie takie oto rękawisie. One już są nie firmowe, ale są też z Vinted, takie upolowałam. I tak, i wczoraj polowaliśmy na przykład na zorze. Wstaliśmy specjalnie o 2 w nocy, żeby po nią iść. Ale co? A nie znaleźliśmy jej, więc było mi bardzo smutno. Ale teraz idziemy na spacer, bo już jest 2 dzień naszego wyjazdu. Pa! Idziemy na miasto, a nie na spacer. No nie na miasto! I szukać reniferów. Okej. Okay. To jest pan bandyta. Patrzcie, jaki koń. Fajny, fajny. Trochę śmierdzi od niego, ale ogólnie to fajne. Patrzcie, jesteśmy otoczeni górami, ale nie mogę w to uwierzyć. Jest taka w ogóle cisza, spokój, taka trochę wioska. Jedziemy do miasteczka, do autobusu idziemy. Centrum metropolia, za nami góry, błoto dookoła, wszędzie śnieg napadał. Byliśmy jeszcze po drodze w sklepie i mają bardzo duży wybór wszystkiego. Super słodycze, super wszystko. Zobaczcie, jaką ładną miejscówę Damian znalazł, bo on tutaj już był 3 lata temu, nie wiem, czy mówiłam. Był taki mały, ale był. I zobaczcie, tutaj porobiliśmy fotki. Zobaczcie, Damian ulepił bałwana. Zmęczyłeś się, co? No, dość ładny. A zobaczcie, jaki ma kwiatka na głowie. Ding dong! Czy ktoś powiedział pyszne PL? Pyszne PL. Nagrałam, bo tak czy potrzymałam aparat. Nie no, tak naprawdę to jest kłamczu. Tak naprawdę to jest kłamczu i wcale tego nie ulepił. Norweżki są w ogóle bardzo ładne, już widziałam w autobusie. Ale kolejny taki fun fact,
idźmy gdzieś cisze miejsce, bo chciałam jeszcze coś powiedzieć. Kolejny fanfakt jest taki, że tutaj ci ludzie są bardzo cienko ubrani. Ja się zastanawiam, w jaki sposób nie jest im zimno. Na przykład szła sobie pani, która miała tylko cieniutkie leginsy i na to miała sweter. Tak jak ja mam cię sweter. Ale mam ten sweter z 5 innymi warstwami, a oni tutaj idą jak gdyby w ogóle nigdy nic, jakby właśnie nie było, nie wiem ile jest, 1 stopień, 2 może. Ja i te ubranek na zimę, mam koszulkę termiczną, spodnie... Teraz nie wyjdziemy. Spodnie termiczne, a on ma jeszcze Air Force i tak ślizga po śniegu, że szok. No jest dosyć, powiem wam, że wszędzie jest oblodzone, jest... Poczekaj, bo jak się z aparatem zwalę, schowam go i wejdę tam. Hej, siedzę sobie w Burger Kingu, jestem tu dosłownie sama. Damian czeka jeszcze na swoje zamówienie, bracie. Mam mój zestaw. Widziałam fantę, która jest różowa, bo to jest jakaś egzotyczna fanta. Jest tak pyszna, że szok, że spróbuję coś innego tak nieciągle kole. U mnie to jest jedyny, z tego co Damian powiedział, jedyny fast food w ogóle na całe miasto i w ogóle tutaj w okolicy, bo ludzie tutaj prowadzą, Norwegowie, bardzo zdrowy tryb życia. I po prostu nie jedzą fast foodów, tak? Też nie chciałam jeść, też sprowadzę zdrowy tryb życia oczywiście, ale dawaj mi to zaciągnął. Nie, ale muszę przyznać, że ceny tutaj w tym fast foodzie po prostu są dosyć drogie. Ja zapłaciłam 50 zł za ten zestaw, tak przeliczając na złotówki, bo 100 koron. I to wzięłam najtańszy chyba zestaw jaki był, bo akurat ja lubię kurczaka, a nie jakieś wymysły, więc wzięłam crispy chicken. Ale duże są na przykład frytki, ten burger też jest dosyć duży, no i natomiast cenowo drogo. Myślę, że to jest właśnie po to zrobione, żeby mało ludzi to jadło, żeby ludzie byli jednak, wiecie, fit. Zobaczcie, jaki fajny testing, ale ta cola, Fanta, znaczy egzotyczna, bardzo dobra. Mama, nie oglądaj tego, a ja tego nie wiem. Ja nie mogę tego jeść, ale... Mamy dobre. Kupiłam dzisiaj, zobaczcie, takie opakowanie 3 croissantów i zapłaciłam za nie 30 koron, czyli 15 zł, bo to się dzieli przez 2. Więc 15 zł, tak tyle w Polsce bym zapłaciła, co nie? Więc to jest akurat normalna cena. No ale na przykład zestaw tutaj w Burger Kingu, są zestawy po 200 koron, no 100 byście dali za zestaw w fast foodzie. No ja nie na przykład. Hej, witam się z wami. Wróciliśmy, odpoczęliśmy, zjedliśmy 2 obiady dzisiaj, po prostu jestem tak pełna, że szok. Jestem już tutaj, zobaczcie, w stroju termicznym, cieplutko ubrana, tak się trzeba tutaj ubierać na tą pogodę. I idziemy teraz na grilla, a jeszcze najpierw robić jakieś ciasto norweskie, ale to nie wiem, o co chodzi. Hej, właśnie czekamy Damiana, bo właśnie weszli z tatą do sauny. O, zobaczcie, jakieś super światła za mną. Ja tutaj robię za fotografkę, na nich czekam pod sauną, właśnie, o, tam siedzą w saunie. I po saunie idą tam do morza wejść. Morze, które ma 3 stopnie. Hello! Pozdrawiam. Nie wiem. Nie wierzę. Jestem jeszcze chora, jestem mega przeziębiona akurat na ten wyjazd. Dosłownie dzień przed wyjazdem się przeziębiłam. Okej, wyglądam jak zombie, ale nieważne. Po prostu czekam na nich pod sauną, ale jestem w szoku. Jak można siedzieć w tylu stopniach w saunie, po czym wyjść na 3 stopnie do morza, wejść do morza i przeżyć to. Ja bym dostała, nie wiem, szoku termicznego i bym chyba już umarła na miejscu. Dobrze, pierwsze spotkanie z reniferami. Szukaliśmy ich wszędzie i są bardzo na ciebie dwa, jakie ładne. Nie, kociopaty, co nie? No. Ale ogromne to mają. Myślałam, że to tylko w bajkach takie mają duże. Zobacz, jak on przeżuwa coś. To jest kształt tego. No, on żuje. Drinka? Masz lodowego drinka? Yes!
koktajl. Bardzo się fajnie pije wino z lodu. Jakoś lepiej smakuje, nie uważasz? Bo to, no, że lepiej smakuje wino, jak się pije go... No to coś, cokolwiek wino to podobne. Jest. No wino podobny wyrób smakuje lepiej z lodu i tak. Zobaczcie, ile śniegu napadało. Nie wiem, kiedy ostatnio w Polsce było tyle śniegu, serio. I jeszcze była taka fajna śnieżyca. Bardzo lubię śnieg. W ogóle jeszcze bym nie pokazywałam mojego makijażu halloweenowego. Wow. Wyglądam tak, raczej wyglądałam, bo właśnie wracamy z imprezy halloweenowej. I jako, że nie spodziewałam się, że ludzie tutaj są tak poprzebierani i że tak to bardzo obchodzą, to żadnego, wiecie, przebrania nie mieliśmy, ale ja stwierdziłam, że znalazłam jakąś inspirację na Pinterestie i właśnie zrobiłam sobie tutaj takie różki diabła i coś takiego od kreski. Jaki muminek! Już mi się ręce trzęsą, zimne. Jaki słodki muminek. Ej, co robisz? Jeszcze serduszko! Ale słodki. Słodki pimpek. Widzowie, Damian łowi ryby, jest bardzo podekscytowany tym zjawiskiem i rzucił tak daleko tą linkę, że poleciał aż tam do końca tego mostku prawie. Nie wiedziałam, że takie rzeczy są możliwe, nie wiedziałam, że ta nitka jest taka długa. Nie wiem, co jest tym takiego ekscytującego, ale widoczki ładne przynajmniej. Nie wiem. Fuj. Dla ciebie. Gabiezna. Mi jest żal tych ryb, nie wiem czy... Zrobiłeś tam krzyk? Czekaj. Ja pierwszy raz w życiu widzę meduzę taką żywą. Taką prawdziwą. Patrzcie, jak ona się rozłożyła. Jak kwiatek wygląda. O, ale patrz, w aparacie mega dobrze widać. Mam fajne przybliżenie. Złów ją. Ja przepłałam. Ale śmieszna. A dlaczego ona się nie ruszy? Dobra, słuchajcie, moi drodzy, żeby nie było tak kolorowo, tak, bo generalnie ten wyjazd to jest taki mój odpoczynek od klasy maturalnej, można tak powiedzieć, odpoczynek od tego całego stresu, nauki i tego wszystkiego, takie mini wakacje, tylko że zimowe wakacje, ale oni teraz pojechali, Damian z tatą pojechali na basen, na termy w sumie. I ja się w ogóle zastanawiałam, czy jechać, bo nie byłoby to najlepsze dla mojego pępka, wiecie, świeżo zrobione, znaczy no z półtora miesiąca minęło, ale on się nadal jeszcze, trochę tam z niego coś cieknie, trochę się jeszcze, no nie jest wygojony generalnie. I nawet kupiłam specjalnie plastry wodoszczelne, jakieś takie wodoodporne, żeby zakleić go, ale wiecie co, no dzisiaj w ostatniej chwili zrezygnowałam. Bo stwierdziłam, że lepiej nie ryzykować, poza tym, że dostałam okresu, więc no odpuściłam to sobie i zamiast tego siedzę tutaj, proszę bardzo, cieplutko w łóżeczku i uczę się lalki, także nie marnujemy tego czasu, tak? Wzięłam ze sobą książki, wzięłam notatki do maturki, nie mam za bardzo czasu, żeby się uczyć normalnie, więc teraz jak zostałam sama, to się pouczę. Hej, to ja na tle czerwonego domku, mega to pasuje. Tam jeszcze żółty domek, szary domek. Lubię kolorowe domki, wiecie, bardzo podoba mi się to, że one są wszystkie domki utrzymane w takim samym stylu. Z takich fajnych, zrobionych, z takich deseczek. Bardzo, bardzo słodkie.
Jesteśmy właśnie tutaj z Damianem na wycieczce, na wyprawie. Jedziemy dwoma autobusami do, na wyciąg i wjeżdżamy na górę. O, jakie ładne rzęsy dzisiaj. Dobra, zobaczcie, wjechaliśmy właśnie tym wyciągiem na górę i zobaczcie, jakie są super widoki. Ale to nie koniec, teraz idziemy tam. Zobaczcie, ładnie ośnieżone. I że tam idziemy, tam jest chyba ładniejszy punkt widokowy. Ojeju, no. Tam my mieszkamy. Tak? Gdzie jest to jezioro i dalej. A. Dobra, zobaczcie, jaki jest teraz widok. I teraz już widać, jaki ładny kolor jest tej wody. Taki trochę się robi turkusowy. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze jesteśmy pomiędzy. Wspinamy się, wspinamy, zobaczcie. I jeszcze o to, co za nami, to się z dołu wydawało takie maciupeńkie. I myślałam, że tam wyjdziemy, kurde, 20 minut jesteśmy na górze. A my to chyba jakieś 2 godziny będziemy szli. Wysoko. Powiem tyle, wysoko. Summer has begun and we are fine. The sound of birds woke us up. Słuchajcie, to jest chłop, który w Air Force'ach się wspina na szczyt. I co najlepsze, chciał wejść o tam, do samej góry, ale troszeczkę jest niefajna. Chmura idzie do nas i się boimy w ogóle, czy będziemy w stanie przeżyć, bo troszeczkę tutaj jest ślisko. Nie wiem dlaczego, właśnie schodzę stąd i nagrywam, ale czy nie widać tego, aparatnie oddaję, na jakiej my wysokości jesteśmy. Chciałam się tego dowiedzieć. Tam się myśli bajoro, co znaczy, że skoro tu jest bajoro, to wszędzie tutaj, gdzie pokrywa ten śnieg, po którym my musimy iść, możliwe, że jeżeli wpadniemy za głęboko... Hej, witam się z wami kolejnego dnia, gdzie się wspinamy na malutką górę, malutką, ale bardzo fajną. I już jesteśmy gdzieś tam w połowie, można powiedzieć, i już są ładne widoki tutaj za mną. Chyba sobie postawiam, bo ktoś tutaj sobie zrobił taką fajną budkę do siedzenia i oglądania góry. Zobaczcie, już dzisiaj jest przepiękne w ogóle słońce. Żadnego dnia nie było takiego widoku, żeby było słoneczko normalnie. Jest mi aż gorąco, serio, ale widoki już na tym etapie są piękne, a my idziemy dalej. I źle poszliśmy, fajnie. Zobaczcie, w jakim klimaciku tutaj się wspinamy. Już troszkę się zmęczyłam, jak pewnie słychać, ale niebo jest piękne. Dosłownie ostatnio było codziennie zachmurzone, więc się tak zachwycam. Jest bardzo ładnie. W ogóle najlepsze jest to, że... O, ale ładnie. O, ja się będę zachwycać już długo, ale ładnie. Wzięliśmy ze sobą grilla i kiełbaski. I to wszystko będziemy rozpalać na szczycie tej góry. Jesteśmy już? No co ty? Ale super. To idziemy jeść, bo jeszcze nie jedliśmy śniadania. Patrzcie, na samym szczycie jest altana, w której jest księga, w której można się wpisywać. Ale super. I nie popijające, że tutaj jest ładnie. Wpiszemy się. A tutaj miejsce jest na grilla. Chociaż mam przez tą tragiczną drogę śmierci, tutaj wpadłam. Tutaj jest niby deska. A wcale jej tam nie ma, to jest podpucha. Ona myślała, że ona wpadła niżej i że będzie dalej ta deska. A tam jest takie bajoro, że moje, przepraszam, nogi. Bum, bum, ding, dong. Moje ulubione spodnie. Tak wyglądają właśnie. Chciałam właśnie iść się przebrać, bo dlaczego w ogóle wracamy, a nie robimy ogniska, zapytacie. Dlaczego to robicie? Bo Damian zapomniał zapalniczki. No okej, okay, dobra, nie zwalam winy na niego, bo ja nie zrobiłam nic w tym kierunku. Ale on był odpowiedzialny za zapakowanie tego plecaka, prawda? No właśnie. I teraz tutaj stoję i czekam na niego, bo już jestem tak zła, że mam tak brudne te spodnie i całe nogawki i wszystko, że nie ruszam się stąd. On stwierdził, że... Bright like a diamond, bright like a diamond. You're beautiful, dancing in the sky. So run like a diamond. I love the way you smile, you're all I need. The sky I see deep in your eyes. A lonely road, light the fire. Zobaczcie, mamy takie pyszne kiełbaski, już się zrobiły z ognika. O wszystkim Damian pomyślał, nawet wziął śmietniczek, nawet wziął ketchup i musztardę, i soczek, i chlebek. Zapalniczkę. I zapalniczkę. To już tak gorzej było z tym. Ale no co, wróciliśmy się i jest wszystko tak, jak powinno być, tak? Pyszne?
Hej, wyszliśmy właśnie na nocny spacer. Wstaliśmy znowu w środku nocy. W środku nocy, żeby polować na zorzę, który jest gdzieś tam za nami. Potwierdzam. Nie widać jej generalnie. Tak jak się. Znaczy teraz już sobie poszło, teraz to w ogóle nie widać jej. Ale aparatem wam tego nie nagram, bo trzeba zrobić zdjęcie telefonem i odpowiednio ustawić, wiecie, w tym trybie nocnym tylko to wychodzi. Więc powsklejam wam tutaj zdjęcie ogólnie zorzy, które udało nam się upolować w poprzednich dniach. Bardzo mi na tym zależało. Normalnie marzyłam, żeby zobaczyć panią zorzę wreszcie. I pani zorza przyszła do nas. I tańczyła. I tańczyła. W ogóle najlepsze jest to, że ja myślałam, że ta zorza, wiecie, jest sobie i jest i koniec, a ona się normalnie Uber. Rusza. Uber, sorry, bye. Hejka wszystkim, witam się z wami. Ostatniego już dnia naszego wyjazdu. Nie wiem, czy w końcu wam wspominałam, ale przesunęli nam lot i powinniśmy już wczoraj być w Polsce. Wczoraj mieliśmy o 19 wylatywać, ale przesunęli nam to, żebyśmy dzisiaj o 19 wylatywali. Także mamy o 24 godziny po prostu tutaj pobytu dłużej i to był znak po prostu. Nic nie dzieje się przez przypadek, pamiętajcie. Dlatego nam to zrobili, dlatego, żebyśmy zobaczyli zorzę polarną, najpiękniejszą, najcudowniejszą, która była wczoraj tutaj nad naszym na naszym niebie, nad Tromsø. I pojechaliśmy jeszcze w takie fajne, ustronne miejsce, gdzie było mało świateł i było wszystko odpowiednio ładnie widać. Patrzcie, jesteśmy na takiej małej, prywatnej wysepce. Tutaj właśnie mnie Damian przeprowadził. Takie sobie tutaj bagna wokół nas pływają. Bagna pływają? Co ja mówię? No i bardzo ładnie jest. A tutaj zobaczcie, jakaś śmieszna roślinność. I wszędzie tutaj takie glony wywaliło. Idziemy dalej, się wspinamy po tej wyspie. Zobaczcie, Damian szuka muszel. I znaleźliśmy już ładne, różne. Zobaczcie, jakie śmieszne. Ach, słodkie. No, już znaleźliśmy dużo. Ostatnio też na plaży znalazł muszelki. Mi dał te muszelki, bo ja mu ostatnio przywiozłam kamyczki z Grecji. Wiecie, mega słodkie. Słodziaśne. Bardzo się dzisiaj stresowałam tym, że nie polecimy w ogóle, bo w ogóle Wizard sobie robi żarty. Nawet mi nie podali powodu, dlaczego ten lot został zmieniony, ale to nieważne. Liczę na odszkodowanie. Wizard, dziękuję. Kaj, bo tam na tej aplikacji SK kupowałam loty, nie zrobili mi odprawy, a było napisane, że do 8 godzin przed lotem będzie na pewno. Tak już maksymalnie 8 godzin przed lotem. Wstaje dzisiaj rano, jest 8 godzin przed lotem, nie ma naszych kart pokładowych. Nie mamy jak lecieć. No więc szukam, dzwonię do nich. Ta pani mówi, że no coś rzeczywiście jest jakiś błąd w systemie chyba, że dlaczego tego jeszcze nie dostaliśmy. No i ona się teraz z kimś skontaktuje i dopiero po czasie mega byłam obsrana i dopiero dostaliśmy te karty pokładowe. Ale no późno, już jest jakby mało do naszego lotu, a oni dopiero nam wysyłają te karty. I widzicie, jak nas rozsadzili, że ja mam na samym początku samolotu miejsce, drugi rząd, drugie coś tam miejsce, a Damian ma 27 któreś tam. Dosłownie po dwóch stronach samolotu jesteśmy rozsadzeni, więc no po prostu żenada, dziękujemy bardzo. Ale ja zamierzam zrobić sobie ofiarę i poprosić tam kogoś, wiecie, na pewno ktoś podróżuje samodzielnie i nie będzie to dla niego większa różnica, czy będzie siedział tu, czy tam. Mam nadzieję, liczę na to. Poza tym to nie będą Polacy, tylko myślę, że z Norwegami będziemy lecieć, oni są jacyś milsi, więc może się dogadamy. Cześć kochani, witam się z wami niezbyt wyględnie, ponieważ jesteśmy po całym dniu podróży. Trochę to było męczące, bo no długo na lotnisku się zeszło, bo było opóźnienie przez tutaj, prawdopodobnie przez te strajki, które się w Gdańsku dzieją, ale jesteśmy już w końcu w Gdańsku. Wzięłam jakiś randomowy hotel po prostu, bo śpimy tutaj jedną noc i to dosłownie... Ale zapomnieli nam escape room. Tak, escape room, bo takie śmieszne było wejście, takie klucze się odbierało takim szefrem, nie wiem, po prostu takiego czegoś jeszcze nie robiliśmy, więc wow. Bardzo satysfakcjonujące to było. Przytargaliśmy tutaj się z walizą i jest dosłownie, ja wam powiem, która jest godzina. Jest 10 minut po północy i my dopiero dotarliśmy do hotelu, także no, nie było sensu brać czegoś lepszego za bardzo, bo po prostu będziemy tutaj dosłownie chwilę. Słuchajcie, jesteśmy w Gdańsku, za mną jest bardzo ładny kościół, którego chyba nigdy nie widziałam, chociaż byłam tutaj chyba 3 razy jakieś w moim życiu, także całkiem niemało, ale w ogóle nie byłam po tej części Gdańska, mi się wydaje. Przechadzamy się właśnie takimi mega urokliwymi kamieniczkami, uliczkami z fajnymi kamienicami.
Oj, ludzie mi trochę stresują. Ej, dosłownie środek tygodnia jest po północy, a to jest tak głośno wszędzie. Ludzie imprezują, ludzie chodzą po barach, wszędzie jest jakoś pełno ludzi. Gdańsk, halo, kiedy wy śpicie na przykład? W ogóle, o, ale mi oświetliło. Bardzo jest takie klimatyczne, halloweenowe, to dużo dekoracji. Jeżeli ktoś jest z Gdańska tutaj, z moich widzów, to serdecznie pozdrawiam. Bardzo ładnie tutaj macie, bardzo mi się podoba. Jesteśmy już, zobaczcie, na kultowej ulicy tutaj. Oprowadzam Damiana, tak? Jestem tutaj. Ja wszystko wiem oczywiście o tym mieście. A Siulka myślała, że to Zeus. A mylił się zawsze Zeus z Posejdonem, no co mam powiedzieć. Czyli Posejdon ma trójząb. No? No, no to właśnie, tak myślałam. Tak myślałam. Ale ładnie, ale mega ładnie. Powiem wam, że oni tutaj mają wszędzie nocne kluby. Jest naprawdę jest czwartek, znaczy już piątek, bo już jest po północy. A ludzie wszędzie, zobaczcie jak się bawią. Oni wszyscy, oni tu mają melanż. Melanż każdego dnia. Bardzo, bardzo, o, a tamci przed nami to przed chwilą do nas podeszli, żeby im zdjęcie zrobić. By też tacy, tak jak crazy, ale kupiliśmy, zobaczcie. Dużo picia kupiliśmy. Jakieś czyperki. I idziemy na dalszy spacer po Gdańsku. Cześć, dzień dobry, jestem już w domu, nowe lampki sobie powiesiłam, rozpakowałam się, zapomniałam się z wami pożegnać, także bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego filmu, jeśli wam się spodobało, zostawiajcie kciuki w górę, widzimy się już za tydzień w nowym filmiku, pa, pa.